serce Yamana zatrzymuje się, a lekarze robią wszystko, co w ich mocy, aby go przywrócić do życia. Zeir błaga Yamana, by jej nie opuszczał, by wrócił, bo nie może żyć bez niego. Jednak lekarz oznajmia, że stracili pacjenta. Zobaczcie, co jeszcze wydarzy się w odcinku 378 tureckiego serialu Dziedzictwo, który można oglądać od 15:55 w dniu piątek 18 października 2024 roku na TVP1. W odcinku 377 tureckiego serialu Dziedzictwo, w końcu, jak oczekiwaliśmy, Yaman udaje się sprawić, że Zeir mu wybacza za to, co się stało. Ale zanim Zeir zdąży nawet powiedzieć, wybaczam ci, Yaman zostaje potrącony przez samochód na jej oczach. Krótko co się wydarzy w odcinku 378 tureckiego serialu Dziedzictwo, lekarze nie mogą dać pozytywnej prognozy dotyczącej stanu Yamana, a Zeir musi zebrać siły i być gotowa na wszystko. Zeir znajduje list, który Yaman napisał dla niej na wypadek, gdyby coś mu się stało. W liście Yaman napisał coś, co szokuje Kanan, serce Yamana zatrzymuje się, a lekarze robią wszystko, co w ich mocy, aby go przywrócić do życia. Zeir błaga Yamana, by jej nie opuszczał, by wrócił, bo nie może żyć bez niego. Jednak lekarz oznajmia, że stracili pacjenta. Dziedzictwo odcinek 378 streszczenie szczegółowe, w szpitalu Yaman nadal jest na sali operacyjnej, a przed nią Zeir i inni czekają na wiadomości o wyniku operacji Yamana. Sanger przynosi Zeir wodę, ale ona, zalana łzami, odmawia. Po chwili wychodzi lekarz i informuje, że operacja zakończyła się sukcesem, organizm Yamana jest silny i walczy, ale ryzyko krwawienia wewnętrznego jest duże, więc będą go stale monitorować. Czy mogę go zobaczyć? Pyta Zeir. Ryzyko dla jego życia wciąż jest duże, dlatego na razie nie możesz go zobaczyć, odpowiada lekarz. Bardzo mi trudno to powiedzieć, ale musisz być gotowa na wszystko, Zeir nie może uwierzyć w to, co słyszy. Sanger prosi ją, by nie traciła nadziei, ponieważ Yaman jej potrzebuje. Nie wiesz, jak bardzo boli mnie dusza, nawet trudno mi oddychać, wyznaje Zeir. Jeśli coś się z nim stanie, nie będę mogła żyć. Co to znaczy, że muszę być gotowa na wszystko? Co to za słowa? Sanger wspiera Zeir i prowadzi ją, by przemyła twarz wodą, Kanan gdzieś się wybiera, a Zuhal zbliża się do Nedima i mówi mu, że Cicek bardzo często widziała czerwony samochód przed posiadłością, który najwyraźniej śledził Yamana. Cicek zapamiętała dwie ostatnie cyfry numeru 96. Ta informacja może nam pomóc. Jeśli ten sam samochód potrącił Yamana, wkrótce złapiemy kierowcę. Mówi Nedim. Akcja przeskakuje. Yamana przenoszą na oddział intensywnej terapii, a Zeir, płacząc, obserwuje go przez szybę i mówi. Nie jestem na ciebie obrażona ani zła. Pogodziliśmy się, wiem, że nie chcesz, żebym czuła taki ból i się denerwowała. Teraz otworzysz oczy i się obudzisz. Zrozumiesz, że ci wybaczyłam i ponownie założysz pierścionek.
a potem razem pójdziemy, wrócimy do domu trzymając się za ręce. Nie, nie możesz odejść. Nie pozwolę ci odejść. Nasza historia nie może się tak skończyć. My razem, zestarzejemy się i patrząc sobie w oczy pożegnamy się z życiem. Zeyer widzi pielęgniarkę, która sprawdza parametry Yamana i pyta o jego stan. Odpowiada, że bez zmian. Zeyer prosi pielęgniarkę, by włożyła pierścionek na palec Yamana, aby dodać mu sił, ale pielęgniarka odmawia. Zeyer nie przestaje płakać, powtarzając, co się stanie, jeśli Yaman nigdy więcej nie założy tego pierścionka i straci go na zawsze. Przed nami jeszcze długa droga do przebycia. Nigdy nie zrezygnowałeś z nas, a ja nigdy z ciebie nie zrezygnuję. Zeyer jest pewna. Cenger proponuje Zeyer, by wyszła na zewnątrz, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Zeyer odpowiada, że Yaman może poczuć, że odeszła, i może mu to bardzo zaszkodzić. Cenger proponuje, by coś zjadła, ale ona odmawia, mówiąc, że nie jest głodna. Cenger nakłania ją, by usiadła i podaje jej kanapkę, mówiąc, że musi jeść, aby być silna dla Yamana. Zeyer bierze kęs, ale odkłada kanapkę i ponownie podchodzi do szyby, by sprawdzić, jak się ma Yaman. Nie martw się, pan Yaman jest silny, dopóki ty, Yusuf i Zia jesteście przy nim, nie podda się. Mówi pewnie Cenger. W tym momencie przychodzi sanitariusz i przynosi Zeyer ubrania oraz rzeczy Yamana. Z marynarki Yamana wypada koperta, którą Cenger próbuje zabrać. Bracie Cenger, co to jest? Pyta Zeyer. Napisał to dla ciebie, ale teraz nie jest najlepszy czas, by to przeczytać, odpowiada Cenger. Mogę ją wziąć, bracie Cenger? Cenger podaje jej list i wyjaśnia, że Yaman napisał go, gdy ona i Yusuf wrócili do posiadłości i zawsze nosił go przy sobie, a jest jeszcze jeden list, który znajduje się u jego adwokata. Co to jest? Pyta Zeyer i otwiera list. Bał się, że może się coś z nim stać i... Zeyer czyta list, żyje na krawędzi, ale nie boję się śmierci, tylko rozstania z wami. Jeśli czytasz ten list, to się stało. Nie ma mnie już przy was. Jesteś dla mnie wszystkim. Zawsze tak było. Wiedz, że wszystko, co moje, jest twoje. Dlatego cały mój majątek i pieniądze są twoje. Mojego brata, ludzi w posiadłości, powierzam tobie. Moje serce i moją miłość też ci zostawiam. To list pożegnalny, mówi wstrząśnięta Zeyer, dziedzictwo, płacząc, Zeyer podchodzi do szyby. Jak mogłeś to napisać? Jak mogłeś pomyśleć, że mogłabym żyć bez ciebie? Nie chcę twoich pieniędzy ani majątku, chcę tylko ciebie. Kanan, słuchając monologu Zeyer i rozumiejąc, że wszystko, co należy do Yamana, jeśli umrze, przypadnie Zeyer, jest wstrząśnięta. Nie zgadzam się na to, mówi Zeyer, biorąc list. I odpowiesz przede mną za ten list. W tym momencie serce Yamana przestaje bić. Cenger woła o pomoc. Przerażona Zeyer wbiega do Yamana i mówi mu, że nie może umrzeć, że mu wybaczyła.
Przychodzą lekarze i proszą Zeyer, by opuściła pokój, aby mogli zająć się pacjentem. Lekarze robią wszystko, aby przywrócić Yamana do normalnego stanu. Tracimy pacjenta, mówi lekarz. Nie, nie możesz odejść, nie możesz mnie zostawić. Krzyczy Zeyer z boku. Stan jest krytyczny, mówi lekarz do pielęgniarki. Próbują przywrócić Yamana do życia. Zeyer modli się o jego życie. Straciliśmy pacjenta, informuje lekarz. Zrozpaczona Zeyer przytula bezwładne ciało ukochanego. Kamera pokazuje Kanan, która z przerażeniem zasłania usta dłonią. Zuhal patrzy na Kanan z takim spojrzeniem. Nie, nie możesz odejść. Krzyczy Zeyer. Nie możesz mnie zostawić. Zeyer wkłada pierścionek na palec Yamana. Ten pierścionek nie zostanie bez właściciela. Zeyer potrząsa Yamanem. Yaman, nie mogę bez ciebie. Nie mogę żyć bez ciebie. Proszę, wróć, co dzieje się z Alim i Dłygu? Wieczorem Ali przychodzi do domu Dłygu i mówi jej, że zostanie z nią. Jest bardzo zaskoczona, ale wpuszcza go do środka. Ali zauważa, że Dłygu nic nie jadła i bardzo się o nią martwi. Prosi ją, by zadbała o siebie.